Siema, hejos, mam chwilę czasu, trzeba się wziąć za Fireblade'a. No lipa. Dlatego, że po prostu cieknie mi paliwo, czyli tak, otwieram ssanie. Wyciek jest naprawdę na tyle duży, niepokojący, po prostu nie można tak jeździć. Ale powiem Wam, że dziwna sytuacja, gdzie jak się motocykl nagrzeje, tego wycieku nie ma. Ja po prostu nie wiem, ja muszę po prostu porozbierać teraz to wszystko, pościągać węże i wszystkie wymienić. Honda ma 25 lat, czyli po prostu już jej się należy. Z tym od razu też nowe zaciski. No zaraz Wam pokażę, jak to w ogóle cieknie. No niedobrze i dziwna sytuacja. No od otworzenia ssania no nie powinno być jakiegoś wycieku, ewentualnie w pancerzu linka, nie? Może jak gdyby dotykać jakichś przewodów paliwowych i one tam są po prostu źle zaciśnięte i wtedy następuje ten wyciek, nie? Później jak już jest zagrzana Honda, no już nie ma problemu, po prostu nie ma tego wycieku, nie? Ale no trzeba to zrobić, no bo no, nie może tak być. Fajerka, zaraz ją odpalę i zobaczycie jak to cieknie. Fajne dziury się tu porobiły, kurde, 10 lat już ma ponad ten Ducati wszystko. Ostatnio na kolanie walczyłem, kurczę, przed jazdą, żeby coś zrobić. Wystraszyłem w ogóle, że taki duży wyciek tego paliwa jest. Zresztą to widać. Tu jest pełno, kurde, nie wiem czy kamera to pokaże, ale trochę ją uduszę. O, dobra, rozbieram, bo nie ma co. Powiem Wam, że to spada tutaj na ten, na silnik, to paliwo kapie i tam się gromadzi. No potem bezpośrednio na kolektory. Niebezpieczne. A chcemy jechać na zlot, tak? Honda w tym roku 25 lat obchodzi. Muszę Wam powiedzieć, że Hondy Fireblade SC33 to są, można powiedzieć, na świecie pierwsze takie rasowe motocykle wyścigowe. O, fajerce to się należy. No te sety bym chciał jeszcze zmienić. A dźwignię, hamulca by można było też zmienić, a jak ta dźwignia też by można było zmienić. Oj, kiedyś to się płaciło za taki korek, teraz to jest tanie, ale kiedyś to kupa szmalu to było, to chyba za to chyba z 200 zł. Za manetki, ja wiem, rizomy z 500-600, ten pojemniczek chyba z 300 zł. To mocowanie tablicy, nie? To jest, też chyba jest rizomy, albo barakudy, już teraz nie pamiętam, 850 zł, szok po prostu, nie? No i kierunkowskazy tył. Najtańsza to chyba była ta lampa LEDowa, która już się powypalała. Za to chyba 200 zł za ten wlew paliwa. O, bak by trzeba było przemalować tak w ogóle. Pobawić się jeszcze z plastikami, bo no wiadomo, już po 10 latach to trochę to się powycierało, tym bardziej, że ja to sam wszystko malowałem. stara Fireblade'a. Węże trzeba wypiąć. No i tu dobrze by było widzieć, jak się zamyka kranik. No i te obejmy to też są już, kurczę, to wszystko stare. A wyciek gdzieś tam jest z przodu. Także jak ściągnę bak, to zobaczę tam podgaśniki. No z tego to nie może kapać na pewno. Ten ostatnio ucinałem, bo był przerwany i go skróciłem. Chyba że po prostu przez to skrócenie jest tam za bardzo napięte i faktycznie jak to ssanie i linkę napnie, to gdzieś koło tych przewodów paliwowych to przechodzi. Tak myślę. Czasami nie dostaje za dużo, a ten wyciek niekoniecznie musi być z wężyków. Może być ich z gaźników. Zresztą mogę to zaraz sprawdzić, wiecie? Jak tak mam. Otworzę paliwo. Ssanie. I tu będzie widać. Dziwna sprawa, nie? Nie rozumiem tego. Aby jeszcze ten wężyk wyciąłem. Teraz co się będzie działo? A teraz cieknie gaźnikami. Kurde, no. Teraz cieknie. Holender, nie wiem, czy to kamera pokaże. Ale jaja. I leci gaźnikami, nie wężem, a gaźnikami, ale jaja. Dobra, bo to się zagrzeje, tego paliwa tyle leci, że szok. Ale dziwna sprawa, czyli nie, no wężyki mam git, chociaż tu jest mokre. Wiecie co, ja te węże i tak wymienię. Może tu i po prostu idzie po gaźnikach i tak mi się wydaje, czyli jak ten wężyk od powietrza dołożę, to po prostu paliwo cieknie. Dobra, telefon do przyjaciela. Cześć Bogusz, wiesz co, rozebrałem i teraz tak, jak wypnę ten wężyk od powietrza, nie cieknie. Jak go wepnę, to widać jakby spod gaźników i oczywiście te węże też są jak gdyby mokre od paliwa, nie? Ale który wężyk mówi od powietrza? No ten cienki, ten co idzie do gaźnika. No ale ten co zasila benzyną czy co? Tak. Tak cyka, wiesz, jak go, jak, no wiesz, powietrze, nie? Tak. No i to jest mocny taki wyciek, wiesz, na pieprza jak głupie, nie? Czyli co, wężyk od paliwa, jak wypniesz, to co? Ten, patrz, ten gruby jak jest, to jest wszystko ok, tak. Nie? Jak wcisnę ten cieniutki taki, co idzie i tam on tak cyka, tak. Takie podciśnienie jakby się robi z niego. No. i go wkładam, sanie mam wyłączone, nie? No to leci jak głupie, nie? I to leci jakby... Ten cienki jest podłączony do kranika. Tak, jak go włączę, podłączę do kranika, tak. No. I wtedy jak go podłączysz do kranika i kręcisz, to leci paliwo? No, jak zapalony jest, no to leci, nie? Jak głupie. Spod gaźników i widziałem, że ten wężyk był też spocony, ten... No bo teraz jest taka sytuacja, widzisz, że teraz ten wężyk mały, to on odpowiada za otwarcie kranika. Czyli, bo tam jest planowy, nie? Mhm. Że jak motor pracuje, to dopiero paliwo leci. Tak. Więc jak on będzie odpięty, no to nie będzie leciało, no bo nie będzie kranik się otwierał, nie? No. A czemu leci? Ale to leci, powiedz mi, z tych z podgaźnika, z tych malutkich otworów? Tak. Podgaźnikami? Tak. No to jeżeli stamtąd leci, to znaczy, że przelewa się paliwo przez pływaki. Jeżeli się przelewa paliwo przez pływaki, to albo jest tam... bo zanieczyszczane są te zaworki, albo po prostu zaworki pod pływakami trzeba wymienić. Mhm. No i tutaj, jeżeli leci z tych takich krótców, takie wystają takie piposzki pod gaźnikami, i do nich czasami są założone wężyki, czasami nie. Mhm. Bo one są od tego, żeby nie zalać silnika benzyną, jak nie działają tam te zawory w gaźnikach, nie? No, to jest taki przelew, wiesz, taki awaryjny przelew, nie? Jeżeli się nimi leje, no to problem jest ogólnie z gaźnikami wtedy, nie? Mhm. No. A czemu to ustaje, jak już się motor nagrzeje? No, prawdopodobnie rozgrzeją się, wiesz co, gaźniki, rozgrzeje się paliwo w gaźnikach i te zaworki wtedy może, wiesz, może się wtedy uszczelniają, nie? Aha. No, wiesz, dostaną temperatury, tam w większości przypadków jest taka mała gumka na końcu tych zaworków, nie? I ta gumka prawdopodobnie, wiesz, dostanie temperatury, wiesz, trochę się rozgrzeje, robi się bardziej elastyczna i wtedy, że tak powiem, domyka to paliwo, nie? No. Ale sytuacja. Ale to jest tam grubsza robota jest tam generalnie, bo trzeba gaźniki wywalić, trzeba to wszystko, wiesz. No. Także tutaj sytuacja jest napięta jak guma od gaci. Guma od gaci. Czyli co, nie jeździć na razie? Czy wiesz, jeżeli to tam nie leje się jakoś tam, wiesz, strasznie, tylko tam, wiesz, pokapuje sobie, no to tam dać po chwilę, niech się rozgrzeje, niech przestanie kapać i tam se możesz wtedy popierdzić, nie? No bo tak, jak będzie się lało cały czas, no to trochę, kurwa, mało bezpiecznie to jest, nie? No nie, bo to od razu idzie na ten, na, wiesz, na kolektory. Leci, nie? I wiesz, wiele nie potrzeba, nie? Żeby wyjebać powietrze. Kiedy byś miał czas, żeby mi ją wziąć? Kurwa, no ja teraz powiem ci, że jestem zaklejony. Nie, no to jeżeli tam się leje z tych otworów pod gaźnikami, to nie ma nic wspólnego z wężykami. No, bo z wężyka by tak nie leciało, bo ze wszystkich leci po prostu, nie? Jedyne co można zrobić, to na te kruczce, z których leci, kupić taki cienki wężyk. To jest czwóreczka wężyk, on ma 4 mm przekrój w środku i te wężyki wyprowadzić gdzieś razem, ładnie popodpinać tam i wyprowadzić pod motor, nie? A, dobra, gdzieś z tyłu. Bo to normalnie tak powinno faktycznie wyglądać, nie? Że z tych, bo to jest, wiesz co, bo to nie jest tylko kiedy, jak w momencie, jak jest jakieś uszkodzenie, tylko jak się wypierdolisz na przykład na motorze albo się przewróci, no to też tymi wężykami gdzieś ma być odprowadzone. Nie? No, w bezpieczne miejsce, nie gdzieś. Bezpieczne miejsce i te wężyki, jak sobie kupić tam takiego wężyka tam z metr, czy tam może nawet z 2. Z 2 metry, no. I wtedy sobie razem ładnie je trytytkami zetniesz w jeden, tak jakby, i sobie tam tyłem silnika wyprowadzisz pod tylne koło, tak jakby, nie? No. I gdzie kupić to, ten wężyk? No też tak w rolniczym, bo to będzie wężyk, wiesz co, to będzie wężyk przelewowy do wtrysków. Przy ciągnikach taki jest, przy samochodach. On jest w takim oplocie, w takiej szmatce, ale ogólnie ale może być też przezroczysty, tylko żeby był paliwowy i żeby miał 4 mm, nie? 4 mm, dobra, czwóreczka. No, to jadę kupić. Czwóreczka. Dobra. No i wtedy jak tak zrobisz, to będziesz miał, wiesz, zminimalizowane. Bezpieczne. No. Pewnie, super, super, dobra, dobra, bo na zlot chcę jechać, wiesz, 1 no, maja. Wiesz, no lepiej, żeby się lało gdzieś tam, jeżeli ma kapnąć, to niech się kapnie pod motor, a nie, wiesz. Tak jest, na kolektory, bo to niebezpieczne jest jak cholera. No. Dobra, to dzięki, dzięki bardzo, dzięki wielkie. No nie ma sprawy. No, trzymaj się, nara. No i widzicie, jakie to niebezpieczeństwo? Kurczę, ja pierdzielę, trzeba to po prostu zrobić. Jadę kupić te wężyki 4, kupię z 2 metry. Ładnie to wszystko tutaj pociągnę. Małe trytki mam. I to wszystko pociągnę tutaj. No i wyprowadzę. Gdzie to wyprowadzić? No tu na tamtą stronę. Tam będzie bezpiecznie, bo tutaj mam wydech. No, muszę też zrobić, żeby to na oponę ominąć. I pójdzie tutaj gdzieś. Powiem wam, no kurde, nie wiedziałem, że to tak kurde się skończy, ale 1 maja jedziemy na tym. Powiem wam, że nie spodziewałem się tego, nie? Że znowu będą gaźniki do roboty. Nie? 73, no słuchajcie, nie miałem pojęcia, że po prostu gaźniki mogą się tak rozszczelnić i nie miałem pojęcia, że tam powinny być wężyki. No. Przy nietolerancji laktozy, chociaż w każdym krosie to jest, tak? A teraz mam laktokontrol. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem. No, zaraz dojeżdżam do rolnika. No mam 28 zł. Ratuje sytuację. Oj, rol masz. Zawsze tyłek ratuje. Powiem wam, jazda na zlot, kurczę, no nie odpuściłbym, nie? A znowu teraz czekać na wolne miejsce u mechanika i ten czas, łajan. Podejrzewam, że nie wiem, każdy ma teraz tyle roboty, że to w miesiąc to nie do ogarnięcia. Ale muszę wam powiedzieć, że cały czas miałem wizję taką, że kurczę, motocykl mi się zapali, nie? Naprawdę. No, a na samym początku muszę sprawdzić, czy w ogóle pasuje ta średnica. Siedzi. Siedzi, teraz mogę to pociąć. Nie no, taki narząd. Kurczę, ja nie wiem, po co ja to kupiłem. Do czego? Wiecie co? Nie wiem, może faktycznie do węży z oplotem jakiś? Operacja na żywym organizmie. Na razie będę je wyprowadzał tam. Tam jest w miarę bezpiecznie i potem, no zobaczę, zastanowię się. Gdzie to puścić? No i wężyki siedzą. Tego jeszcze, tego ostatniego muszę wpiąć. Tutaj właśnie przy tym to jest najtrudniej. No i one wylatują mi w tej chwili tutaj. Myślę, że chyba tak tutaj gdzieś je puszczę. Tak, no tutaj mi się wydaje, że z tej strony to będzie najbezpieczniej. O, coś takiego. Tu będzie schowane za seta. Tu można trytkę dać też na tego seta. Tu je poskracać. No i będzie sobie tutaj kapało. Chociaż też niedobrze. Będę jeździł po tym. O, śrubę zgubiłem. Co ja robiłem z tą Hondą, że nie ma tej śruby? A ja, patrzcie, myślałem, że węże są stare już i leci wężami. No kurde. Zobaczę w ogóle, jak to będzie kapało tutaj po odpaleniu. Dobra, zakładam te trytki. No, jeszcze o taki kwiatek wyszedł. Czyli uciąłem, mam nadzieję, że mi starczy tego przewodu. Starczy. No, starczyło. Co? No teraz próba. Nie, no jeszcze kapie. Kurde, powiem wam, że tu jeszcze musi gdzieś bokiem z podgaśników lecieć. Tu na razie nic nie ma. Czyli jeszcze leje się bokami. No lipa. Niedobrze. No dziwna sprawa, ja nie widzę, kurde, no nie widzę, nie wiem skąd to leci, teraz nie leci, dziwne. Kurde, nie wiem, czy to się nagrzało faktycznie, już nie przypuszczają. W każdym bądź razie dołem gaźników, no nie leci, bo nie ma. Tu paliwo stoi. To co wcześniej wyciekło. Nie bądź tu mądry, nie wiem, może to i faktycznie musi sobie polecieć trochę pewną górą, bo jeżeli no tu zwęży, no nie, no by było widać, no podświeciłem. No czyli tak jak Bogusz mówi, jest do wymiany tutaj i to wydawało się, że leci po całości, bo że tu od spodu wylatuje to paliwo, taki efekt był. One się całe zalewają, ale w tej chwili nie kapie w ogóle i to wszystko robię w jednym czasie, to nie jest, że tam jakaś dłuższa przerwa, to po prostu odpalenie za odpaleniem tak naprawdę. No i tu nic nie widać, po prostu na razie musi tak być, no. Tylko uważać, żeby kurczę nie poleciało to na rozgrzany motocykl, żeby go nie rozgrzewać aż tak mocno na początek. I to wszystko, no kurde, się pobawiłem z wężykami niepotrzebnie, no ale co, no człowiek chce wszystko sprawdzić, tak? No w tej chwili nie ma żadnego wycieku, jeszcze pójdę z tamtej strony. Nie, no teraz nie kapie. A niedawno się lało jak lubię. No trudno, skręcam. No, sobie bypassy tu zrobiłem. Ale no co? Motocyklostyk i jeszcze raz po prostu zrobię próbę. I sprawdzę, czy po prostu to idzie dołem. Przez te wyloty z tych gaśników. Nadmiaru paliwa, czy idzie po prostu górą. No tak jak widzieliście, na koniec już się uspokoiło, ale chciałbym po prostu to sprecyzować, żeby po prostu mechanikowi powiedzieć, ale w tym sezonie odpuszczam mechanika dopiero na zimę. Dziwne, kurde, powiem wam, że Także dziwna sprawa. Tu je tak poprowadziłem. Ty no, kurde. Nie cieknie nic. Przez ten wężyk zasilający po prostu. Tam była nieszczelność i nie wiem, czy pompa więcej musiała dać tego powietrza, żeby, wiecie, napompować gaźniki paliwem. I po prostu za dużo wydawała. Ty no kurde. W szoku jestem. Może i faktycznie, no kurde, nie wiem, jak macie jakieś odpowiedzi, podpowiedzi na ten temat, ja wam podświecę. No kurde, lało się, a teraz się nie leje. Kurde, muszę do Bogusza zadzwonić i mu powiedzieć. No nic, suchutko. Nie ma nic paliwa, ale jaja. A widzieliście, nie? Co mówiłem, że kwiatki wyszły, że mam jak gdyby, no nie jak gdyby, no po prostu wężyk jest przerwany na tym, na wpuście. Nie, no jest ideolka. Nic nie cieknie. W szoku jestem. Nie no, szok. No nic, suchutko. Że założyłem te wężyki, jest przynajmniej bezpiecznie. Kurczę, powiem wam, no tyle kombinowania, a to się okazało, że to była kwestia tego nieszczelnego wężyka. Po prostu, nie wiem, tak mi się wydaje, że po prostu było to nieszczelne i po prostu pompa bardziej wydajnie musiała pracować i po prostu dawała nadmiar paliwa do gaźników. Ale czemu to się potem uspokajało? Tego nie wiem. Ale jadę na zlot. Bezpiecznie. Bez żadnych tych nerwówek i w ogóle. Ale wiecie co? Powiem wam tak szczerze, że jak szedłem tutaj do garażu, nie? To kurde, powiem wam, no wiadomo, no przy starym motocyklu zawsze jest coś tam do zrobienia. Ale to jest piękne po prostu. No to tam? No cześć, słuchaj, no kupiłem te wężyki, założyłem, zamontowałem, zapaliłem motocykl, nie? Leciało, nie leciało wężykami, nie? Jakby górą się przelewało. No ale dobra, dalej mówię, no dobra, trudno, skręcam, będziemy gadać później, nie? No i teraz słuchaj, jest taki moment, nie? Ja zakładam ten wężyk właśnie od tej pompki, nie? Ten mały. No. No i ja patrzę, on jest przerwany, no dziura jest, nie? Tak, no to go uciąłem, założyłem, poczekałem aż motocykl ostygnie, po 2 godzinach przyszedłem, odpaliłem, w ogóle nie ma żadnego wycieku. Mi się wydaje, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale mi się wydaje, jak gdyby po prostu była nieszczelność i ta pompa musiała być bardziej wydajna i zalewała gaźniki. Mogło tak być? No nie wiem, wiesz, no bo tam tam jest pompka taka, co podaje, dodatkowa, nie? No, no. No mogło coś tam być, wiesz, albo przypowietrzało się, jak to było dziurawe, wiesz o co chodzi. Przypowietrzało się, na pewno, bo była no, dziura taka, że nie mogłem nawet założyć tego wężyka. No najważniejsze, że jest, wiesz, sukces. No sukces, no po prostu nic nie kapie, nie, no normalnie, ale wiesz, i tak dobrze, że założyłem te przewody, bo jest bezpiecznie w razie... Jest wszystko gites, no, no. Fajnie, Areczku, no to cieszę się serdecznie, że się obyło. Dzięki, no, cześć. Cześć, cześć. I takim cudem właśnie naprawiłem Hondę. To jest, kurde, wdzięczny motocykl, nie? No pierdoła taka, no kurde, powiem wam, że nie wiedziałbym, a zostawiłbym tak go w spokoju i bym musiał zawieźć do mechanika, żeby rozebrał te gaźniki i to wszystko sprawdzał. Oczywiście Bogusz, jakby go dostał na warsztat, to od razu by to sprawdził i nie byłoby żadnego rozbierania. No ale niepotrzebne to zawożenie, nerwowa taka, nie, jak długo to będzie robił, co i jak, i kurde, powiem wam, że udało się, super, nara, lewa w górę, hejos.